rozpoczyna pan naukę w Liceum Kępińskim. Jakie są pana wspomnienia z tego okresu? Jak wyglądało wtedy Kępno dla młodego człowieka? Z perspektywy młodego człowieka. To znaczy, to zupełnie inaczej niż dzisiaj. To było małe miasteczko, bo nie było żadnego osiedla, które teraz w tej chwili ani kopy, ani tam, no żadnego praktycznie. Dwie ulice główne, to była ulica, wtedy się nazywała Czerwonej Armii i Aleje Marcinkowskiego, rynek, troszkę Kościelna, tu i okolice. No i to osiedle poniemieckie, co Niemcy zbudowali, to osiedle, no wiecie, które to jest poniemieckie osiedle, to, które jak się idzie na cmentarz po prawej stronie przy ulicy Sikorskiego, a więc ulica 3, 1 Maja i Wolności, to były domy wybudowane przez Niemców, to znaczy przez Polaków, bo to Polacy budowali, dla Niemców i tam w zależności od tego, kto jaki miał status, to były większe mieszkania na 3 maja i na 1 maja, a na Wolności były mniejsze mieszkania. Jak wyglądało takie codzienne życie ucznia Kępińskiego Liceum w latach 50? No, były to lata tej tak zwanej ciężkiej komuny. To znaczy najgorsze lata, bo wtedy i religia wyskoczyła ze szkoły, bo przez pierwszy rok i kawałek modliliśmy się przed lekcjami. W 9 klasie, to był 53 rok, zabroniono absolutnie i wtedy przestała być religia w szkole. No, my jako uczniowie wiedzieliśmy swoje, ponieważ do nas docierały inne, ale tu w szkole były apele, codzienne nawet, gdzie na każdym apelu uczniowie zgłaszali, co w Polsce się dzieje. Ponieważ liceum nie było takie liczne, bo były tylko po dwie klasy z każdego rocznika, czyli było 8 klas praktycznie. 8 razy 30 liczy, to jest tam 250 uczniów. Te apele miały na celu ustawienie młodzieży, jak się coś wydarzyło, na przykład jak Stalin umarł, to w auli dyrektor płakał, a myśmy się śmiali, bo schyliliśmy się w tych ławkach, a on uważał się za wielkiego komunistę i nas tam pouczał, że wielki człowiek. No, pamiętam też takie, recytowaliśmy raz na Akademii Pierwszomajowej w 1953 roku wiersz o Stalinie. To była poema o Stalinie i to była taka recytacja zbiorowa i każdy wołał co innego, na przykład towarzysz, drugi ryczał wódz, trzeci komunista, czwarty słowo jak dzwon, któż jak on przez dziesiątki lat na dziobie okrętu. I to było tak, że myśmy się w tym wyżywali, bo myśmy to uważali za szopkę. A dyrektor był zadowolony, bo to Akademia Powiatowa była, także. A jak pan wspomina właśnie grono profesorskie, pedagogów Kępińskiego Liceum? Grono Kępińskie było bardzo różne. No, takim wzorcem profesora był Władysław Orszynowicz. To był człowiek skrupulatny, który jeżeli uczeń chciałby podrobić w dzienniku stopień, nie było szans, bo on miał wszystkie stopnie u siebie w kajecie zapisane. Mało z tym, na każdą lekcję przychodził z szyfrem, kogo ma dziś pytać. Jeszcze w tym szyfrze był, jeżeli by kogoś nie było, to już miał zastępcę, kogo będzie pytał. Jak dzwonek oczywiście nie był taki jak teraz, tylko woźny tam tym dzwonem bił na korytarzu. Bo nie był elektryczny, tylko normalny dzwon taki na dole biegaś, pan Biegasi się nazywał, woźny nasz wtedy, bo było dwóch woźnych. To on dzwonił, jak przerwa, Orsztynowicz, nie, tu wyciągał cebulę, bo on miał taką cebulę tu dom, wyciągał, bo już powinien być dzwonek. No, później był Scheinerman, dyrektor, on nie cały czas on przyszedł za nas, polonista, też uczył bardzo dobrze. No, utrapieniem była matematyczka Kubkowa, ta z uczniów
robiła noc pustoszenie wśród uczniów, ale poza tym pozostali uczniowie, Garyga, Garygowa, tam to bardzo mile wspominam, bo czego nie było? Nie było tego takiego życia towarzyskiego. Myśmy mieli tylko w czasie tych 4 lat, jak się chodziło, zabawę choinkową, andrzejkową, a nawet na koniec roku, nie mówię o studniówce, bo o tym nawet mowy nie było, a na koniec roku była taka ogólna zabawa, jak żegnaliśmy się w czerwcu i to wszystko.